Siostry i bracia, przychodzimy, by dziękować za to uzdrowienie, za odzyskaną wolność i suwerenność. W Ewangelii Mateusza słyszymy słowa: starajcie się naprzód o Królestwo Boga, o Jego sprawiedliwość, a wszystko inne będzie Wam dodane. I to właśnie jest głównym naszym powołaniem, zadaniem. Jeśli Boga i zbawienie postawimy na pierwszym miejscu, wtedy On sam zatroszczy się o to, co będzie konieczne nam do życia. I rozumiał to patron dnia dzisiejszego, święty Marcin Stój. Święty, który najpierw starał się o Królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość. On rozumiał, że jego życie jest dla Boga i jest dla drugiego człowieka, tego najsłabszego. Dzisiaj we wspomnienie świętego Marcina przeżywamy kolejną 102. rocznicę odzyskania niepodległości przez naszą ukochaną ojczyznę. Wiemy, że po 123 latach niewoli to odzyskanie wolności było cudem. Polska przez prawie półtora wieku była wymazana z map całego świata. Wielu wybitnych polskich patriotów, artystów, jak Dąbrowski, Chopin, Mickiewicz, Słowacki, Krasiński, Norwid, Sienkiewicz, Reymont, Paderewski, musiało uciekać poza granice ojczyzny. I tam na wygnaniu przeżywali wielką tęsknotę, nostalgię za krajem ojczystym, uciemiężonym, zniewolonym, wykorzystywanym. Opisał to Cyprian Kamil Norwid w utworze Moja piosenka do kraju tego, gdzie kruszynę chleba podnoszą z ziemi przez uszanowanie dla darów nieba. Tęskno mi, Panie, do kraju tego, gdzie winą jest dużą, popsować gniazdo na gruszy bocianie. Bo wszystkim służą, tęskno mi, Panie. To zrozumienie, że nawet nie można zniszczyć gniazda jakiegokolwiek stworzenia do tego kraju, gdzie pierwsze ukłony są jak odwieczne Chrystusa wyznanie. Bądź pochwalony, tęskno mi, Panie. Po odzyskaniu upragnionej wolności wiadomo było, że początki nie będą łatwe, zanim wszelkie ustawodawstwo polityczne się ukonstytuuje. Nie było łatwo. W tej biedzie, w tym zniszczeniu zagospodarować wolność. Prawa ku
odpowiedzialności. Święty Jan Paweł II wzywał niejednokrotnie do poszanowania wolności. W czasie jednej z podróży apostolskich mówił: wolności nie można tylko posiadać, ale trzeba ją stale zdobywać, tworzyć. Może ona być użyta dobrze na służbę dobra prawdziwego lub pozornego. Dziś przez świat idzie spaczone pojęcie wolności w oderwaniu od Boga, w oderwaniu od powinności. Nie brak takich, którzy taką właśnie wolność głoszą. O tym powinniśmy wiedzieć i to sobie głęboko uświadamiać. Wolność jest zadaniem. Wolność jest odpowiedzialnością. Wolność to nie swoboda. Chrześcijanowi powinno być bliskie hasło wypisane na sztandarach: Bóg, honor, ojczyzna. Właśnie taka kolejność, najpierw miłość do Boga. To On nas stworzył, nas zbawił. Ta miłość, z niej wypływające poszanowanie godności każdego człowieka. Ojczyzna jest dla człowieka, zaś w ojczyźnie musi być zagwarantowany ład zbudowany na fundamencie Bożego prawa, na fundamencie dekalogu. Siostry i bracia, z niepokojem patrzymy na to wszystko, co dzieje się dzisiaj w naszej ojczyźnie. Na ten atak na najświętsze sprawy, dla których i za które nasi przodkowie oddali życie. Za wiarę, za wolność naszą i waszą, za poszanowanie każdego życia, od poczęcia do naturalnej śmierci. Prośmy dziś Chrystusa, aby pomógł nam właściwie organizować nasze wspólne życie i właściwie korzystać z wolności. Prośmy o ducha jedności i pokoju w naszym kraju. O to, aby zapanowała zgoda i współpraca dla dobra wspólnego. Aby nikt w naszej ojczyźnie nie był wykluczony. Zwłaszcza ten najsłabszy. Niech zwycięży w nas świadomość tej wielkiej ofiary, jaką złożyli ci, dzięki którym zawdzięczamy naszą wolną, najjaśniejszą Rzeczpospolitą. Polska w jej chrześcijańskim kształcie to nasze zadanie. Obyśmy je podjęli, obyśmy je wypełnili. Chryste, umacniaj w nas pragnienie dobrego służenia naszej ojczyźnie. Abyśmy zachowali depozyt wiary, przekazane przez naszych przodków i przekazali go dalej młodemu pokoleniu. Prosimy Cię, wysłuchaj nas. Ty, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.